13 lutego wspominamy w kościele błogosławionego Jamesa Millera. James urodził się 21 września 1944 roku w miasteczku Stephen Points w Stanach Zjednoczonych. Jego rodzice pracowali na roli. Jako uczeń szkoły średniej spotkał się z braćmi szkolnymi, poznał ich charyzmat i po formacji został przyjęty do Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich. Zgodnie z powołaniem zgromadzenia był nauczycielem, uczył języka hiszpańskiego, angielskiego i katechizował. Fascynował go futbol amerykański, prowadził studencki klub sportowy. Zlecono mu też prace administracyjne w szkole. Początkowo pracował na terenie USA. W sierpniu 1960 roku, po ślubach wieczystych, został wysłany do Nikaragui. Tam również był nauczycielem, a potem dyrektorem szkoły. W tym czasie liczba uczniów wzrosła z 300 do 800. Równocześnie kierował budową 10 szkół w pobliskich wioskach. Utrzymywał bardzo dobre relacje z członkami rządu. Gdy tenże rząd musiał ustąpić, przełożeni w obawie o jego życie nakazali mu wrócić do Stanów Zjednoczonych. Po 2 latach pracy w Stanach w roku 1981 wysłano go na misję do Gwatemali. Wydawało się, że to spokojniejsze, bezpieczniejsze miejsce. Pracował wśród rodzimych Indian, Majów. Uczył młodzież ze szkół średnich, uczył ich także rolnictwa. W szkole wpajano zasady życia chrześcijańskiego. 13 lutego 1982 roku został kilkakrotnie śmiertelnie postrzelony od tyłu przez 3 zamaskowanych mężczyzn. Miał wówczas zaledwie 38 lat. Zabójców nie rozpoznano i nigdy nie ukarano. Przez współpracowników był wspominany jako zakonnik hojny, pobożny, uczciwy i bardzo zdyscyplinowany. Nie palił, co tydzień przyjmował sakramenty, miał łatwy kontakt z kolegami, był przy tym bardzo pracowity. Ludzie byli oczarowani jego prostotą. Był bardzo inteligentny, a także bardzo prosty. Znana była i jego pobożność, i pasja, z jaką uprawiał sport. Kochał Pana Boga, dzieci i młodzież. Był bardzo towarzyski i potrafił jednoczyć ludzi. Bardzo chciał pracować na misjach i cieszył się, gdy wyjechał najpierw do Nikaragui, a potem do Gwatemali. Gdy ostrzegano go przed niebezpieczeństwami, z prostotą odpowiadał, że ufa Bożej opatrzności. Realnie stąpał po świecie. Zdawał sobie sprawę z tego, że jest bardzo niewygodny dla pewnych kręgów. Miesiąc przed śmiercią pisał: osobiście jestem zmęczony przemocą, ale nadal czuję silne przywiązanie do biednych cierpiących w Ameryce Środkowej. Kościół jest prześladowany dlatego, że pomaga ubogim. Świadomi licznych niebezpieczeństw i trudności, nadal pracujemy z wiarą i nadzieją oraz ufając opatrzności Bożej. Został beatyfikowany przez papieża Franciszka 7 grudnia 2019 roku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, przez nauczanie błogosławionego męczennika Jima, dobra nowina o Twoim Synu przeniknęła do serc wielu ludów. Pokornie Cię prosimy, za wstawiennictwem Twojego męczennika umocnij te ludy w wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.